A jak pan wspomina czasy spędzone w Los Angeles? Tutaj cofniemy się o te kilkanaście miesięcy na chwilę przed tak naprawdę, no, statuetki nie udało się odebrać, ale była nominacja. Zresztą tutaj Parasite też wspaniały film, więc myślę, że przegrać z takim filmem, no to też jest wygrana. Tak jest, Parasite, bardzo dobry film, myślę, że zostanie w kinematografii światowej na lata. Natomiast, no tak, no dla nas to wielkie przeżycie, nikt się tego nie spodziewał, że taki mały film z Polski, który tam jakoś tam nawet się nie dostał na jakieś niesamowicie, no nie, no dostaliśmy się do Wenecji, tak, ale nie do głównego konkursu, o nas nie było głośno, po czym tak z tygodnia na tydzień coraz było o nas głośniej, aż w końcu dotarliśmy do Oscarów i przylecieliśmy tutaj do Warszawy, potem na Orły. I nie wiem, no to było dla mnie wielka nauczka tego, jak ważne jest to, żeby być autentycznym. Okej, a jak pan wspomina samo Los Angeles i ten cały anturaż, to co się tam działo? Tak samo, uważam, że trzeba być autentyczny. W Los Angeles oczywiście jest jeden wielki spektakl, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, jakie role grają w tym spektaklu i starają się przede wszystkim doceniać pewien rodzaj takiego autentyzmu, na ile się da oczywiście, ale jakby jest to poszukiwane w tamtym biznesie. Można się zdziwić z zewnątrz, bo to wszystko ocieka lukrem i złotem, ale tak jest, no jakby na summa summarum chodzi o film. Więc chodzi o film, o wzruszenie, a może czasem i o sztukę.